Kochani moi, witajcie na kanale Sięgnij do Natury, gdzie poruszam zagadnienia zdrowia, urody, też rozwoju duchowego. Ale dzisiaj tutaj przychodzę z takim, no może niezbyt sympatycznym tematem, jakim jest właśnie leczenie infekcji pasożytniczych i grzybiczych. Tutaj troszeczkę się przesuwam do kamery, ponieważ ostrość może obrazu nie jest najlepsza, jak jestem w takim oddaleniu. Ale przechodząc jakby już tutaj do tematu, kochani moi, chciałabym Wam też powiedzieć, że ja podchodzę do usuwania jakby pasożytów troszeczkę w takim szerszym kontekście, ponieważ wiadomo, że problem wywołany przez tego rodzaju patogeny gdzieś bytujące w naszym organizmie i w naszych narządach, no powoduje już takie problemy zakrojone na szeroką skalę. I tak po pierwsze, te patogeny osłabiają nasz organizm i wyjaławiają ze składników odżywczych. Więc też jednym z elementów leczenia tych infekcji będzie uzupełnienie brakujących substancji. Tutaj właśnie na myśli mam głównie witaminy z grupy B, bo czy to pasożyty, czy to grzyby, one po prostu w ogromnych ilościach pochłaniają właśnie nasze witaminy z grupy B i też nasz krzem. Także po kuracji takiej właśnie usunięcia pasożytów, o czym być może nie wszyscy Wam mówią, trzeba uzupełnić krzem. Po drugie, działają bardzo drażniąco, też osłabiająco na układ nerwowy. Także po pozbyciu się pasożytów z organizmu należy odregenerować układ nerwowy. I tutaj też oczywiście poza wymienionymi przeze mnie witaminami z grupy B musimy zadbać o magnez. I też sprawdziłaby się tutaj lecytyna. Możemy też po prostu spożywać tą mieszankę, którą ja Wam zawsze polecam z pestek. Na przykład właśnie tutaj pestki słonecznika, dyni, które mają dużo magnezu, by się doskonale sprawdziły z nasieniem lnu czy z nasionami chia. Dodatek jeszcze, kochani, właśnie w temacie w ogóle leczenia kuracji, znaczy leczenia infekcji wywołanych przez pasożyty i podczas tych kuracji możemy sięgać właśnie po taką też mieszankę, po prostu robić sobie taką posypkę i ją używać do sałatek. I tutaj następna, kochani, rzecz. Zawsze mamy przeciążone organy detoksykacyjne, czyli nerki i wątroba. Także bezwzględnie po usunięciu pasożytów za pomocą wybranej mieszanki ziołowej, potem Wam powiem ewentualnie, jakie mieszanki możemy zastosować, musimy zadbać o kompleksową regenerację wątroby, trzustki i nerek. I tutaj właśnie na temat już jakby regenerowania się wątroby, ja Wam nakręciłam filmiki na temat produktów oczyszczających, to nie będę się w tym filmiku powtarzać. I na temat nerek też macie, kochani, tutaj filmik. Ale to jeszcze tak, żebyśmy po prostu ujęli jakby to zagadnienie całościowo, bo ja na ten temat chyba Wam nagram kilka filmików. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz zobaczcie te właśnie pasożyty. Bez względu na to, czy to są na przykład, nie wiem, owsiki, czy glisty ludzkie, czy motylica wątrobowa, bądź krwawa itd., itd. One dla swoich procesów rozrodczych potrzebują bardzo dużo krzemu. A krzem jest jakby tutaj najważniejszym pierwiastkiem, który jest nam potrzebny do tej prawidłowej komunikacji pomiędzy mózgiem a narządami. I też ma bardzo silne właściwości, właśnie pasożyto, wiruso i grzybobójcze. Na to musimy zwrócić, kochani, uwagę. Że po pierwsze, jeżeli wyjściowo już mamy niedobory krzemu, to wtedy nasz organizm, który ma, ja bym powiedziała, bezustanny kontakt z jakimiś właśnie jajeczkami pasożytów, czy w ogóle gdzieś tam z jakimiś pasożytami znajdującymi się w pokarmie, on sobie w niewielkich ilościach, jeżeli nie dochodzi do rozwinięcia infekcji pasożytniczej, już z takimi właśnie objawami ostrymi, to on sobie doskonale radzi, po prostu my to usuwamy na bieżąco. Ale jeżeli już dojdzie do rozwoju takiej infekcji pasożytniczej, to wtedy dochodzi do wtórnego, ja bym powiedziała, rozwinięcia w ogóle takiego niedoboru krzemu i witamin z grupy B, dlatego też osoby, które mają właśnie przewlekłe infekcje pasożytnicze, czy też nawet dzieci, one właśnie mają nerwice, problemy z koncentracją uwagi, no i też oczywiście te metabolity tych pasożytów bardzo często powodują uszkodzenie wątroby. Ja tutaj mówię też właśnie na swoim przykładzie, ponieważ ja się zmagałam z infekcjami tutaj wywołanymi przez pasożyty, bo jako dziecko, tak jak mam już w filmiku o zwierzętach, nakręcałam, kochałam psy i tutaj właśnie prowadzałam się z psami, także wiem, co potrafi taka, no, taka infekcja wywołać. Także byłam zarażona motylicą krwawą,
i tak dalej, także wiele lat miałam tutaj problemy, dlatego prosiłam tutaj o własne takich indywidualnych doświadczeniach. Także kochani, po pierwsze odpowiednie przygotowanie do takiej kuracji poprzez dietę i udrożnienie jelit. Możemy wybraną metodą oczyścić jelita, na ten temat poczytacie sobie na moim blogu i też macie podcast na temat właśnie jelit. To może być wykorzystanie właśnie nasion lnu namoczonych, gdzie spożywamy na czczo 2 łyżki takich nasion lnu, żeby udrożnić jelito, bądź właśnie pomarańcze z białymi błonkami zjadane na czczo 2 rano, 2 wieczorem, bądź namoczone śliwki rano. Czy to lewatywa, czy też właśnie nasiona babki płeszczyk. To już tak, kochani, indywidualnie. Dopiero po takim okresie przygotowania, gdzie mamy udrożnione jelito, możemy też sobie zrobić oczywiście lewatywę. Dopiero podchodzimy do przeprowadzenia kuracji przeciwpasożytniczej. Najlepiej, żeby to zrobić właśnie przed oczyszczaniem wątroby. Dlaczego? Bo te wszystkie obumierające pasożyty będą podczas w ogóle tego procesu nawet obumierania. Ja bym to tak powiedziała w ostatnim takim swoim, że tak powiem, jeszcze odruchu, pluć tymi różnymi toksynami, metabolitami i tak dalej. Po drugie, trzeba będzie z organizmu usunąć te obumarłe białka tych patogenów. To wszystko oczywiście będzie praca bardzo intensywna wątroby i nerek. Także dlatego uważam też, że nie ma sensu w ogóle oczyścić wątroby, jeżeli się wcześniej nie usunęło pasożytów. No ale to już wiecie, tak każdy ma inne podejście. A więc już tak przechodząc do tematu. Udrażniamy jelito i tutaj przez tydzień, nawet do 2 tygodni czasu, ja Wam proponuję dietę jak zwykle roślinną, czyli odstawiamy i to jest takie już bezwzględne, jeżeli chcemy, żeby ta kuracja w ogóle nam się powiodła, miała sens. Mięso, które jest samo w sobie źródłem infekcji pasożytniczych i wirusowych, no bo wiadomo, że takie pasożyty przenoszą wiele wirusów i bakterii. To już tak w kontekście tego, co się ostatnio zadziewa, że Wam mówiłam, jak ważne jest też oczywiście nienadużywanie pokarmów mięsnych w kontekście takiego dobra całej naszej planety, ale tu głównie jeśli chodzi właśnie o pasożyty. I spożywamy głównie brązowy ryż, kaszę, surówki, pijemy też soki surowe i to już będzie takie wstępne zastymulowanie usuwania właśnie pasożytów. Tutaj możemy też oczywiście sięgać po takie pokarmy jak kabaczek, cukinia, jak najbardziej takie właśnie leczo robić sobie z duszonych warzyw. Oczywiście z dynia, czy w ogóle taką kaszę z warzywami, bądź ryż właśnie z warzywami. Połączyć sobie z pożywaniem właśnie takiej namoczonej surowej kaszy, gryczanej, z dodatkiem kiełków i do tego oczywiście surówki. Z korzeni, które mają właściwości skajające właśnie jelito i wątroba odtruwające, czyli tutaj seler tarty by się nam sprawdził z orzechami włoskimi, które są przeciwpasożytnicze. Oczywiście oliwa z oliwy, która pomaga usuwać pasożyty, pięknie nam stymuluje pracę wątroby. No i buraczek, marchewka. I to, kochani, łączymy też już właśnie z taką kuracją picia soku z marchewki, do którego możemy dodać też właśnie trochę oleju z lnu, też wykorzystać tą sytuację do uzupełnienia witaminy D, jak mamy w kroplach dobrej jakości 2 kropelki witaminy D na taki sok z marchwi. I teraz, kochani, ząbek czosnku i pijemy 2-3 razy dziennie taki sok z marchewki. I to już jest piękne, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o temat dzieci, takie już usuwanie wstępne różnego rodzaju pasożytów. Możemy też taką marchewkę połączyć z sokiem z pietruszki, z selera, to będzie oczyszczenie nerek. No i do tego, tak jak Wam mówiłam, zakwas buraka, tarty buraczek i oczywiście surówki z ogórka, surówki z kiszonej kapusty z dobrej jakości olejem, z niewielką ilością też właśnie czosnku i czosnku niedźwiedziego. To już są wszystko środki usuwające też nam wstępnie pasożyty. I tak przepięknie przygotowujące organizm przez stymulowanie pracy nerek i wątroby, ponieważ taka właśnie oliwa z oliwy, czy taki buraczek, czy seler, czy pietruszka, czy nawet zielona natka, znaczy korzeń pietruszki, czy zielona natka, one już są przeciwpasożytnicze i stymulują pracę jelit. I teraz, kochani, oczywiście możemy sobie też zrobić taki ocet czosnkowy, czyli obrany czosnek, drobno posiekać, zalać dobrej jakości octem jabłkowym i to będzie wspaniały taki właśnie ocet czosnkowy. Do sałatek możemy go dodawać, ale też właśnie pić 2 razy dziennie po łyżeczce od herbaty w celu usuwania pasożytów. Możemy też drobno posiekać cebulę, zalać wódką, zrobić nalewkę cebulową i wtedy 2-3 razy dziennie od pół do łyżeczki od herbaty. W zależności oczywiście od wagi ciała, ja Wam zawsze mówię, stosować na przykład na glisty. Taka nalewka się sprawdza. Następnie, kochani, jeżeli mamy nalewkę z orzecha włoskiego,
to wykorzystujemy ją do właśnie przygotowania się do takiego już silniejszego usuwania pasożytów i pijemy sobie od 1 do 5 kropelek codziennie wieczorem na szklankę wody, taką nalewkę z orzecha włoskiego, żeby uzupełnić jod. I to tak właśnie po takim 14-dniowym przygotowaniu, gdzie już udrożnimy jelito, przejdziemy na taką wegańską dietę. Też oczywiście odstawiamy tutaj oprócz mięsa cukier, nabiał, białą mąkę, to już tak wiadomo. I pokarmy przetworzone. Przez 7 dni stosujemy wybraną, indywidualnie najlepiej dobraną mieszankę przeciwpasożytniczą. Potem tą kurację jeszcze powtarzamy po 21 dniach, jeśli chodzi właśnie o szereg różnego rodzaju pasożytów, one w takich rytmach żyją. I po 3 miesiącach, to już tak właśnie tytułem wstępu. I teraz tak, jaka mieszanka? Taka podstawowa, znana w medycynie ludowej, to oczywiście mielony piołun z goździkami, z wrotyczem. Ja wrotyczu nie polecam. Dlaczego? Bo sama mam silną alergię, zatrułam się wrotyczem. U mnie to na przykład powoduje drgawki. Więc żeby to było bezpieczne dla Was, to ja bym wzięła pół na pół wrotycz, goździki, mieniem w młynku do kawy. I tak ja Wam powiem, w jaki sposób możemy to robić, żeby było najwygodniej, najszybciej dla osób, które pracują. I bierzemy, zaczynając od pół łyżeczki takiego piołunu z goździkiem, natto przed posiłkami pół godziny, popijamy wodą rano i wieczorem. I później po 3-4 dniach zwiększamy, nawet w zależności od masy ciała, do łyżeczki, czyli już przechodzimy 2 razy dziennie, w zależności, kochani, od potrzeb, bo mówię indywidualnie. Ja bym zaprzestała na 2 porcjach, bo to są bardzo silne zioła. Rano i wieczorem zażywamy taką łyżeczkę od herbaty ziół. I popijamy to po prostu wodą. I potem spożywamy, tak jak Wam powiedziałam, te posiłki roślinne, te na przykład leczo z dyni, z cukinii, z kaszą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze wieczorem możemy utrzymać picie tej nalewki właśnie z orzecha włoskiego, te kilka kropelek, od 1 do 5. Czasem homeopatycznie wystarczy nam taka jedna kropelka, bo mniej znaczy więcej. I teraz w międzyczasie, co jeszcze podczas takiej 7-dniowej kuracji piołunem z goździkami i z orzechem włoskim, możemy jeszcze oczywiście, nadal utrzymując tą dietę, ten czosnek spożywając, możemy też stosować owoce po prostu, które mają właściwości przeciwpasożytnicze, na przykład 2 kapsułki owoców garcynia rano i wieczorem możemy spożywać. I oczywiście jeszcze podskubywać sobie te pestki z dyni. No i też dla dzieci, to jest bardzo ważne dla układu nerwowego, dla regenerowania. Namaczamy po prostu pół szklanki orzechów włoskich i potem w 2 podzielonych porcjach tą wodę wypijamy z tych skórek. Ta woda jest gorzka, ma taki orzechowy smak. I to też, kochani, w zależności właśnie od dziecka, prawda, 2-3 łyżeczki takiego, ja bym powiedziała, wywaru z takich właśnie orzechów. Orzechy dodajemy do surówek, spożywamy. Dorośli mogą oczywiście więcej, nawet sobie wypić tam 5 takich łyżek. Z takich po prostu skórek orzecha włoskiego. To też ma właściwości przeciwpasożytnicze. Także tych, że tak powiem, tej wody, bo to przygotowaną, przestudzoną wodą zalewamy takie właśnie orzechy na kilka godzin, nawet na całą noc. Potem tą wodę wypijamy, a orzechy dodajemy do sałatki. Następnie, kochani, możemy zrobić sobie inną mieszankę. To już tak w zależności od potrzeb. W filmiku macie na temat tymianku. Bierzemy tymianek, szałwie. Do tego dodajemy miętę i teraz pół dawki tego dajemy piołunu, orzecha włoskiego, goździków i do tego korzeń, kochani, mniszka i pokrzywę. I taką mieszankę albo właśnie po zmieleniu bierzemy na sucho 2 razy dziennie łyżeczkę od herbaty, przed posiłkami też pół godziny popijamy wodą. Bądź, ukochani moi, zaparzamy sobie łyżkę na szklankę i pijemy w podzielonych dawkach, czyli pół tej szklanki rano, pół wieczorem. Też właśnie przed posiłkami, kochani, robimy to. Albo już po ostatnim posiłku, przed samym snem. To już tak indywidualnie. Następnie też, jeżeli chcielibyśmy zrobić taką bardziej jeszcze mieszankę rozszerzoną, to możemy do tych ziół, jeszcze to rozszerzając, dodać właśnie bałdarko, kochani moi, bądź wilka korę, bo to też są właśnie zioła takie przeciwpasożytnicze. W ogóle sprawdzona przeze mnie kuracja to jest po prostu pałdarko właśnie z piołunem, z goździkami. I teraz jeżeli mamy właśnie pałdarko, w kapsułkach wysypujemy to pałdarko i teraz pół na pół.
pół pałdarko, a pół mielone goździki z piołunem. Pakujemy z powrotem do kapsułek i dwa razy dziennie po dwie kapsułki. Dzieci jedna kapsułka. Jeżeli chodzi o pałdarko, to jest bezpieczny środek przeciwpasożytniczy dla dzieci nawet od drugiego roku życia. I wtedy dajemy dziecku 2-3 razy dziennie. To też w zależności od potrzeb, od tego jak silna jest ta infekcja. No po prostu sproszkowaną korę samego lapaczo i do tego oczywiście kwas z ogórków z czosnkiem, sok z kiszonej kapusty i wcześniej wymieniony przeze mnie sok z marchwi. Następnie, kochani, możemy też do tej podstawowej mieszanki, którą ja Wam tutaj poleciłam, dodać korzeń tataraku i tysiącznik. Jeżeli chodzi o lambriozę, w ogóle możemy zrobić taką mieszankę, ale to już jest bardzo, bardzo mocna. Tysiącznik, oman i tatarak. I też zażywamy, kochani, dwa razy dziennie mielonych ziół, ale to jest od pół łyżeczki do łyżeczki od herbaty, popite wodą, bo to nie może być za mocne. Ja Was zawsze przestrzegam, dlatego że te zioła, ja bym powiedziała, typu piołun, szałwia i tymianek, tam jest, zobaczcie, tujon i tak dalej, tymol. To są silne substancje, które są, ja bym powiedziała, takimi tutaj chciałam takiej potocznej może nazwy nienaukowej tutaj użyć. Może są po prostu neuroreaktywne, o tak powiedzmy, czyli działają na system nerwowy pasożytów porażająco i dlatego pomagają je wydalać i w ogóle tutaj służą temu. Ale też działają na nasz układ nerwowy, wyhamowywując go silnie, bądź pobudzając. Jeżeli my przedawkujemy te zioła, jeżeli będziemy stosować zbyt długo, tak jak niektórzy zalecają 14-21 dni, Boże kochani, nie róbcie tego, wiem to po moim przykładzie, to po prostu znajdziemy się w szpitalu w drgawkach z rozszerzonymi źrenicami. Ja tak miałam, stosując tutaj kurację według Nadjeżdy Siemionowej, także ostrożnie, do tego idzie jeszcze kora kruszyny na jelita. Bo to ma nam wywołać biegunki, kochani, my sobie tym zrobimy krzywdę, bo ja sobie zrobiłam. Także dlatego ja mówię, najpierw udrażniamy jelito, 14 dni się przygotowujemy, a potem z rozwagą przez 7 dni, uważam, że to jest czas wystarczający, gdzie w naszym organizmie nie nagromadzi się toksycznych substancji, używamy indywidualnie dobraną mieszankę ziołową. Tych przepisów na te mieszanki jest na moim blogu bardzo dużo. Ja Wam dzisiaj takie podstawowe tutaj podałam, z których ja korzystałam. Ale oczywiście możecie sobie tutaj jeszcze skorzystać z innych przepisów. Możemy też wspomagająco zrobić tą mieszankę kminek, majeranek i len. I na cztery części lnu dodajemy jedną część połączonego kminku z majerankiem. Oczywiście kminek na świeżo mielimy sobie w młynku, ponieważ kminek ma bardzo silne właściwości przeciwpasożytnicze, ale też nie możemy go nadużywać. Dlatego łyżeczkę trzy razy dziennie takiej mieszanki używamy, ponieważ jeżeli przedawkujemy kminek, tak jak czarnuszka, to my po prostu będziemy sikać, będziemy mieć nadkwaśność. Będziemy oczywiście też silny kaszel i tak dalej, bo to bardzo silnie stymuluje czynności wydzielnicze oskrzeli płuc. No i po prostu też nie będzie to dla nas lecznicze, tylko wręcz szkodliwe. Czyli kochani, reasumując, 2 tygodnie przygotowania za pomocą diety, 7 dni takiej właśnie kuracji do wyboru, czy to właśnie do picia, czy suszonych ziół. Indywidualnie, do tego kiszony ogórek, kiszona kapusta, czosnek niedźwiedzi, no i ta sól wieloziołowa przyprawowa do posiłków, o której ja Wam często mówię, bo ona ma takie właściwości właśnie wydalania. I mam nadzieję, że w ten sposób pozbyjemy się wszystkich pasożytów naszego organizmu. Potem, po zakończeniu takiej kuracji, dopiero, kochani, dajemy organizmowi jeszcze odpocząć i przechodzimy dalej do oczyszczenia wątroby. Jak możemy właśnie organizm jeszcze odregenerować? Oczywiście kąpiele, jak najbardziej krzemowe. I tutaj z zastosowaniem krzypu, perżu i tak dalej. To już macie w filmiku na temat skrzypu. Robimy sobie właśnie takie kąpiele krzemowe i dopiero po usunięciu pasożytów uzupełniamy krzem, bo inaczej my je po prostu dokarmimy, wzmocnimy, uzupełniamy witaminy z grupy B i kochani potas i magnez. Możemy oczywiście też popić ocet jabłkowy i to tej troszeczkę więcej, na przykład 5 razy dziennie na szklankę wody, tak żeby ten potas uzupełnić. Ja Wam też dodałam specjalnie ten mniszek lekarski do tej mieszanki, nie tylko po to, żeby tutaj oczyszczać wątrobę, ale też przede wszystkim, kochani, żeby uzupełnić potas.
ponieważ miszek ma dużo potasu. No i też nie zapominajcie o tej dyni, bo to jest źródło magnezu. Możemy też właśnie zastosować oliwkę magnezową. I też kochani, podczas tych 7 dni już stosowania tej mieszanki przeciwpasożytniczej możemy oczywiście wieczorem łykać sobie magnez, czy tam w międzyczasie, żeby też właśnie rozkurczały się te błony śluzowe jelit i te pasożyty były efektywniej wydalane. No i w trakcie tego już odpoczynku my zgajamy jelita, bo jeżeli one się podrywały gdzieś od ścianek naszych jelit, to tam mogą powstać mikroranki. Jak możemy zgajać jelita? No na ten temat też macie sporo przepisów na moim blogu, ale taka podstawowa rzecz. Popijamy sobie po prostu herbatkę z dziurawca z rumiankiem, który właśnie zgaja jelita, z babką lancetowatą. I tutaj, kochani moi, w równych proporcjach te zioła mieszamy i wypijamy sobie taką herbatkę 3 razy dziennie ciepłą. Następnie też możemy sobie zrobić kisiel, po prostu zagotować z ciepłej takiej mąki ziemniaczanej. Żeby on miał jakiś smak, to dodać sobie naturalny jakiś sok, czy to z jabłek, czy to z malin. I po prostu pijemy sobie taki ciepły właśnie kisielek. Gotujemy sobie też taki właśnie macerat z snu i po przestudzeniu możemy dodać soku z jabłek, czy z malin i popić sobie 2-3 razy dziennie taki kisielek. To wtedy bierzemy 2 łyżki lnu. Zalewamy 3 szklankami wrzątku, tylko kochani moi, gotujemy to na maleńkim ogniu, powolusieńku, powolutku parzymy sobie potem jeszcze pod przykryciem, bo nam ten po prostu kisielek wykipi na całą kuchenkę. No i to też właśnie w podzielonych porcjach pijemy 3-4 razy dziennie taki kisielek. Jak mamy nasuszoną babkę lancetowatą, to do tego dodajemy. No i dalej by było wspaniale jeszcze zachować tą dietę, tak żeby to ogólnie było 6 tygodni takiej, wiecie, diety właśnie bezmięsnej, bezglutenowej, bezcukrowej. Wtedy się pięknie nam zgoi jelito.